znaleźliśmy oczywiście filmową, no bo jak już wspomniała moja przedmówczyni, znamy Henryk Gorbielski, czyli aktor filmowy, serialowy, a jak się dowiedziałam przed chwilą, teraz także teatralny, którego wiele osób pamięta właśnie z, choćby z filmu, który przed chwileczką Państwo widzieli, czyli z Podróży za jedną śmierć, gdzie grał Wolfka. To nie jedyny zresztą film. Młodzieńcze, znasz Szekspira? A ja odpowiadam, nie, ja z Krakowa. I drugie, no to ja w ogóle z czarnoskóry. To był czarnoskóry, dla ciekawości, czarnoskóry człowiek, który pierwszy raz zagrał w polskim filmie. Tak mówią przynajmniej. I tam właśnie jak jesteśmy nad jeziorem, ja mówię, patelny, tam klub, kamyczek. Ja mamo, dur, on nie bój się, ja twoja przyjaciela. A to ja plebała w jeziora i poznała Dudusia. On mała fujara. On nie mała fujara, on duża fujara. Tam jeszcze nie było agencji aktorskich, nie było castingów jak teraz, tylko jest najmłodszy. A ten najmłodszy, no to wiadomo, że na zawołanie miał para, czyli jego tam nie szczura, nie ten, tata albo mama. No to od razu, no to w ogóle prawie od razu wszystkiego tam brata czy siostrę i daje się mu spokój. A ja dzieci z rodzin wielodzietnych. To nie był wyjątek. Ostatecznie się z tym człowiekiem na nie trafił. Nie. Nie ukra. No troszkę. Nie ukra, to bo przecież na swój też nic nie robił. Z propozycją okazało się, że Henryka przyszedł, rok później, Henryka przyszedł i zaproponował, żebym zagrał w filmie Wakacje z duchami. Powiedział, że jeden uśmiech. A na sweter mówi, jak to? Przecież ja go lansowałem. On należy do mnie. A mama mówi, przepraszam pana bardzo. On nie należy do pana, tylko do mnie. No i na sweter się w ogóle obraził. No. Dobrze, przepraszam. Co prawda dużo tych rzeczy nie przeczytałem w życiu, no, ale to czytałem. Wcześniej już, kiedy sam pan wiedział, pan więcej w kącie. Nic nie wiedziałem. Wiedziałem tylko, że mam rozrabiać, a to nic dziwnego, bo rozrabiamy na podwórku, no to co? To dam radę. No ja przyznam, że ja tego do końca już nie pamiętam, ale przywołał pan pewne wspomnienia. Też czytałem z książką panu, jak opisywał pan między innymi tą grę ze scyzorykiem, mój brat taką grę często grał. Dziś już tego na podwórkę kubów, też generalnie w ogóle nie widać już takiej grupy. No nie ma przecież przedtem to w ogóle zaśpię inne gry. No. Za mną się kombinowało. No, przecież ja od rodziców na przykład pieniędzy na kino nie brałem. Ale dawał człowiek sobie radę. Cały czas albo chodziło się na horty, podawało się piłeczki i już człowiek na pieniądze. To jest troszeczkę tak, że chyba naturalnie chcieli pan podtrzymywać się taką muzyką. Pilnowali pan postał? Nie pilnowali, bo starsi aktorzy to w ogóle nam podpuszczali, żebyśmy rozrabiali. Oni się cieszyli, my też. Między pani a nimi na tym planie filmowym? Przedtem to oni opiekowali się nami też. Bo teraz, co jest inaczej, taki dzieciak przychodzi na plan i od razu mówi, że jest zagęty tej i tej, bo moja mama czyje i tyle. W ogóle już wielki mniej aktor, że dla starszych aktorów, bo to już chce mówić na ty i tak dalej. Przedtem to był ten szacunek. Teraz to jest na aktor, którego można radzić wzór. I tutaj ten fajny z nim, no to już grałem Wakacje z duchami. A mi tak podobało, że pamiętam, przecież on wtedy na to przecież młody człowiek był, wtedy na to grał tego studenta, że pamiętam, że tak mi podobało, to tak od razu się wypracowało. No nie dziwię się, żebym się podniosła na dół. Graliście w przypadku podróży za jedną śmierć właściwie w różnych miejscach Polski. Rodzina, to nie jest nic strasznego, bo przecież najstarszy brat, który już tam do pracy poszedł, się wyprowadzali z domu. No. Ale tak fajnie było, całą Polskę, całe wakacje, na czysto. Tutaj w
ciekawostka fajna, bo tak, wtedy mi to potwierdzało się głos, patrzyło się na usta i równo zostało. Trzeba było mówić. Taki tak? Tak, a dzisiaj mieliśmy, ja miałem taki przykład, że z Jackiem Braciakiem, co będzie tam jedna scena była, której mówimy, a nie nagrali tego i trzeba było podkładać głos. Jacek Braciak pierwszy podkładał, ja na to próbowałem, tak patrzyłem, próbowałem równo, on powiedział na to, o, to będziemy ileś razy to robili. A oni mówią, no zrobione, tam jak to zrobione? A to komputerowo się poprawi. O, to malinka. Robiło się petertne, to nadłaganiam potasu, srebrna farbka, opinki metalu. Gwizdy się ładowało, wtedy no to jeszcze takie szturmówki były długie z siarką. Brało się gwizdy, korkowało się, zawiązywało się szturmówkę, proce się jeszcze miało. Brało się pyk do góry, bum, jeszcze świetną. To trochę się boję zapytać, że jaką pan miał ocenę z zachowania w szkole? Słucham? Jaką pan miał ocenę z zachowania w szkole? W szkole. Tak. Bardzo dobrą. Bardzo dobrą? Ja to robiłem po szkole. No i człowiek doszedł do tego. Polak potrafi. Polak potrafi. No bo wystarczyło troszkę siarki zdubać, kawałek przewodu, bateryjka, latarka, bateryjka, żaróweczka, tukło się szkiełko, ten wolframik był. Przywiązywało się do baterii, tutaj na to zbitą żaróweczkę, no to proch. Ja jestem humanistką. Brało się do baterii i już było fajnie. No dziś rzeczywiście wszystko jest podane w tych... Nie, bo jeżeli tam w tekście jest jak, że zagraniczny jak jakiś i tak dalej, no to było i wóz jakiś lepszy, no. O, jak tutaj zagraniczniak, no to dobrze, że pani mnie przypomniała, bo przypomniał mi się z podróży uśmiech też, jak jesteśmy na dworcu z Dudusiem, co zapomnieliśmy tych pięć dych. I było tak, że ja przy kasie, tutaj szukam pieniędzy, nie ma, mówiłem, że to w ogóle zagraniczny jest i tak dalej. I mówię do niego, come on, a on czego? Shout out to take his rent, the pension is brown. Dawaj forsę i mów po angielsku. Jaką forsę? I am the boy. To pić dych. No, jeszcze się człowiek pamięta. Ta walizka ciężka była, którą musieliście dźwigać? Nie, nie ciężka. Trzeba było udawać, że ciężka, no. W niektórych scenach widać, że jest lekka. A człowiek udawał, bo tam... Później dopiero to troszkę tam, żeby była cięższa, ale nie była cięższa. Duduś podobno miał trudniej w niektórych scenach, na przykład jak musiał po prześcieradle tam uciekać ze środka koła innego, bo był w tym garniturze, a pan tutaj na luzaka świetna była stylowa. A co to jest garnitur czy inne ubranie? No, garnitur, to ubranie i to ubranie, no. No ale jednak. No a co jednak, no, jeżeli marynarka by pękła, to jeszcze dla dobra firmy by było. Aż tak? No jasne, bo fajnie by to wyglądało. No, schodziło przez kranę wiatrek na marynarkę na pół. W pana przypadku te stroje to chyba były wybierane rzeczywiście przez kostiumografów? Jak to wyglądało? Nie wiem, co mnie dali, to wziąłem. No bo takie sweterki, które później też chcieli wszyscy nosić na przykład. No niektórzy tak mówią, że i pasek ten, że też chcieli. Już wzięliśmy ślub, mówi, no dobra, no, ale ty nie jesteś aktorem. Ja mówię, jak to? No co ty gadasz? No przecież tylu filma grałem i ten, no jak nie aktorem? Nie no, o co ci chodzi, kobieta? Aktor to gra w teatrze. Aha. No i później zagrałem tam Gołą Wesoło, Czerwony Kapturek, Ostateczne Starcie. I ten mówię, jak teraz? No jesteś aktorem, ale tak, jakim sobie aktorem? A jak dostałem teraz ektat, no to mówię, no jak? No teraz to jesteś pełną gębą. A żona ponoć krytyczna, tak?
Słucham? Że ona ponoć bardzo krytyczna, jeżeli chodzi tak, o... Tak, tak. Mhm. Dlatego ja, jak idzie w firma ze mną, no to zagaduję ją, żeby nie oglądała. Tylko krytykuję. Czy teatr jest trudniejszy? Odnajduje się pan tam? Jak to wygląda? Nie jest trudniejszy. Jest inny. Jest fajny, więc gra się na żywca i tak dalej. Co prawda, no to tak jak Dożywocie, czy tam Zemsta, no to wiadomo, że trzeba z tekstem to, co jest, no to trzeba. Ale ja grałem w Goło i Wesoło, to nie mogłem jednego słowa powiedzieć. Walcie się. Bo dwa razy tam i wyszedłem i pierdolka się. Powiedziałem, wszyscy oklaski tam były i ten, a Paweł Królikowski mówi, to my tyle już gramy, a ty dopiero teraz tak mówisz.